informacja. Z szóstej bramki startują niespełna 88 metrów. Teraz Akira Higashi. Dlaczego? Z tych niższych najazdów przy dzisiaj bardzo szybkim, zlodowaciałym torze Adam Małysz potrafi wykorzystać wszystkie swoje atuty i trochę zneutralizować przewagę jednak wyższych zawodników. Zatem w kwalifikacjach, jak mówił Maciej Kurzajewski, najdalej 131,5 metra, 3 metry dalej od Ahonena Jandy, ale nie skakał wczorajszy zwycięzca Andreas Kittel. Szwajcar wczoraj 139 metrów, rekord skoczni. Janda przegrał z nim o 0,1 sekundy. Tak blisko był drugiej wygranej w tym sezonie. Trzeci Lars Bysztel, który po pierwszej